Siemanko, z tej strony Kolis, znam was w kolejnym odcinku serii Polscy Sąsiedzi. Na samym początku zostawcie łapkę w górę, bo każda łapka w górę to jest złotówka do naszej serii. Subskrypcja musi być. No i czym my dzisiaj się zajmiemy? Słuchajcie, dzisiaj jedziemy po nowy kombajn. A? Tego się nie spodziewaliście. I kombajn będzie troszeczkę lepszy od kombajna sąsiada. No właśnie, kurczę, tak się zastanawiam, czy lepszy, bo ja teraz wam mówię, że lepszy, a może się okazać, że on jednak troszeczkę starszy od tego kombajnu sąsiada, co tutaj ma. No troszeczkę może, chociaż kurczę, nie wiem, zobaczymy to na miejscu, zresztą wy się znacie, tak że będziecie wiedzieć. No i co, dobra, to siadam ja już do żuka, nie będę tam przedłużał. Jedziemy po ten kombajn, już tam wszystko jest w miarę dogadane. Ogólnie też, też tam będą dwa kombajny, także będę miał do wyboru. O, ja tu przejadę? Przejadę, co tam, żuczkiem nie przejadę. Bez problemu, zobaczcie, cyk. Także tam będą dwa kombajny, więc będę mógł sobie wybrać, bo z tym chłopem rozmawiałem, on mówił, że cenowo, no różnią się i to dosyć sporo, bo jeden jest nowszy, drugi jest starszy, więc różnią się sporo, ogólnie mam też gwarancję, mam gwarancję na ten sprzęt, także nie będę musiał się przejmować. Kupuję to teraz jeszcze, wiadomo, przed żniwami, bo teraz są też niższe ceny, później w okresie żniwnym, no to te ceny będą już troszeczkę inaczej wyglądać, no bo niestety, no co sezon żniwny, to sezon żniwny, no każdy kupuje, każdy potrzebuje. Tutaj jakoś niedaleko to powinno być, gdzieś tutaj, kurczę, ja się z nim umawiałem. O, stoją tam kombajny, to pewnie tam, to o, zobaczcie, tu ktoś idzie, o, ktoś zasuwa staczko, kurczę, to, o, zobaczcie, widzicie? Sobie gdzieś zaparkuję, nie wiem gdzie mogę, ale powiedzmy, że tutaj, o. Dobra, gasimy sprzęcik i o, i można przesunąć. O, dobry. Witam, dzień dobry, witam serdecznie. Pan co, pan tutaj zajechał? Nie, a proszę pana, nie, ja myślałem, że tu targi rolnicze, chciałem sobie tak pooglądać. No wie pan co, takie wystawy to kurde, jak na targach, to nowy sprzęt. Nie no, żartuję, proszę pana, ja dzwoniłem do pana, umawiałem się. Zgłoszenia. Tak. Dzwoniłem, umawiałem się ogólnie. No, dobra. Wie pan, ja miałem te kombajny kupować, z takim jednym chłopem się ugadywałem, ale on walił, za przeproszeniem, nie powiem, w... No. I jakoś tak się nie ten, mówię, popatrzę ogłoszenia, patrzę w okolicy tutaj pana, nawet nie wiedziałem, że się zajmuje czymś takim, no. U nas jest pewna marka, znaczy ja od niedawna ściągam tak naprawdę, bo ja miałem swoje gospodarstwo. Widzi pan, tu już maszyn nie ma. Nie chcę się już robić na starość, myślę. Łatwiejszym biznesem się tam zajmę, prowizja jest mała, bo tam dużo na tym nie zarabiam, na ściągnięciu. Ta no główna też nie ściągam, no nie? No tak, ja rozumiem. No dobra, no to zapraszam, to pan dzwonił po któregoś z tych czerwonych, no nie? Tak, ale widzę, że klas jest, to za klasę jednak biorę, klasa, panie. Klasa jeszcze ściągnąłem, taki powiem panu, 450, to najdroższy akurat z oferty, tylko header jeszcze nie dotarł. No kurde, panie, ale fajny ten klas. A jaka cena? Za niego troszeczkę zawołam. A cenowo podobnie do tych, czy troszkę drożej? Ja panu muszę zobaczyć w telefonie sobie, jak to wygląda cenowo. Bo tutaj kurde, tak to na pamięć, na pamięć tych cen dokładnie to ja nie znam. A można odpalić? No może pan odpalić. W tej konfiguracji to proszę pana będzie prawie 300 tysięcy bez headera. Panie, to nie, to... To panie, to gdzie nie, pan? No, to naprawdę, to już jest dla klientów. Powiem panu, no z wyższych gospodarstw, z wyższych sfer, no nie? To bardziej to ludzie w kredyt biorą takiego. No ja rozumiem, ja bym panu chciał nadmienić, że ja za gotóweczkę. A za gotóweczkę, no to tutaj ten wektorek 420, stuwa bez headera, no to za 1/3 pan masz, szerokość robocza praktycznie taka sama, bo tu też 7 z czymś po header przyjść. Ja jego właśnie oglądałem. No starszy troszeczkę, no nie? No troszkę starszy, ale można wejść? Jak pan dasz stówę więcej, to będzie nowszy model. O, praktycznie to samo. Praktycznie to samo, tak? Ale tu pewnie on troszeczkę większy zbiornik. Więcej koni pan, pewnie. Co, tu masz pan 9, tu pan masz 6 koni, no to prawie jest 100 różnicy. To też jest niby jakaś tam różnica. Jak 9? Co Słucham? Co panie, a że 9 pojemności, 9 ton? Tak, 9 pojemności tutaj mamy, a tutaj mamy szósteczkę pojemności. No. Jeżeli chodzi o konie 325, tutaj mamy 220. No powiem panu tak, no ten jedzie 25, ten 32 pan nawet rozpędzisz, no ale też i waga 18 ton, tutaj pan. Mamy 11, no to jest, no jest różnica. Ja no, i tak w okolicy mam pola, także mi nie zależy na jakiejś prędkości, tylko czy wózeczek do tych kombajnów by był w cenie w razie W? Tak. Proszę pana, teraz tak, ale tu z headerem stówka, dlatego?
Znaczy, stówka wie pan co, bez headera, no ale wózek już panu dam w gratisie do headera, że tak powiem, no nie? No proszę pana, z headerem ile wyjdzie? A można do tego wsiąść, zobaczyć, jak ten się prezentuje? Jak pan sobie wchodzi, już panu mówię, już ile ten header mniej więcej. No tutaj trzeba by było, oj, wszystko za 120 panu mogę 5 sprzedać. Za 120... Ale o którym pan mówił? Pan siedzi w tym, a ja mówię o tym drugim. Nie, panie, o tym mówię, pan powiedział 120, to ja biorę. Za 120 i... No, nie. 125, a ten o będzie, to może pan nawet jazdę prób tu zrobić, no jak to, pan chce. A bardzo chętnie. Proszę pana, no jak można jazdę testował, to ja bym sobie chętnie przetestował, no nie powiem. Wie pan co, nie wiem jak pan się w bramę zmieścisz, ale... A header już się nie da odpiąć, bym gdzieś tutaj na przykład odpiął i... Wie pan co, no to pan by mógł mi ten header, kurczy, odpiąć i ja bym sobie wyjechał, wie. Wie pan, tu pan zobaczył. Pan patrzy sobie i słucha, odstrzała pan. No, no. O, to już porządniejszy sprzęt ja patrzę. Kurde, widzę. Czym pan robił wcześniej? Słucham? Czym pan robił wcześniej żniwa? Bizonem. Jakim? Panie, to jest bizon... Zo 56-8 widzowie, rekord, tak? O, to proszę pana, tutaj będzie przeskok niesamowity. Zapomniałem jaki to bizon. O, to tam bez różnicy, bizon to bizon, proszę pana, tu będzie taki przeskok. Panie, tu się coś klika? Czy tu się coś klika, żeby odczepić, czy tu trzeba ręcznie? Czy wie pan co, no, tu trzeba tylko... Nie, tu trzeba pewnie... O! No. Dobra. Może pan jechać, rurę pan możesz sobie rozłożyć go. A dobra, to ja rozłożę, zobaczę. Światła wszystkie działające. Rura, o, a rura wysoko? O, panie, widzi wysoko. Pan? Światło. Uła, tu tak na oko to będzie ze 3 metry. A to niemieckie jakie blachy, czy to nie, to PL napisane. Dobra. No to jest to zarejestrowane w Polsce. Później jeszcze podczepimy header, sprawdzimy czy działa wszystko, ale ja na razie chciałem... Dobrze. Dobra, to ja zaraz wracam, zaraz tu się tylko przejadę. O, powiem wam, że dobrze się odpycha. Kurde. Jak na kombajn fajnie, no lepiej niż bizon, ale jaki luksus. Dzień tu. Dobra, panie! Co jest, panie? Zarysowałeś już kombajn i bramy się pan prawie rozwalił. O kurde, sorry, panie, to ja jednak go nie... Ja panu zrobię jazdę testową, bo ja widzę, że pan ten kombajn sobie rozwalił. Panie, to ja jednak go nie biorę jak tak, jak on zarysowany. Teraz to już za późno. Czy pana, ja panu podjadę, pan się przyglądaj. No, mówię, dawaj! To pole, czyje to pole to jest? Nie wiem, w sumie wiadę. Panie! To moje pole! Zasiane coś? No jak nie? No, prawie zasiane. A, czyli prawie zasiane. Dobra, leci. Patrz pan. Panie, ja sam chciałem się przejechać. Nie po prostu, no. Proszę pana, no nie da się mieć wszystkiego, jak to mówią. Proszę pana, daj mi pan się karność, bo jak ja mam kupić kota w worku? Pana, pan coś chcesz ukrywać? Dobra, o, widzi pan jakiś zbiorniczek? Widzę, pana, fajny. Patrzy do tyłu. No. O, wszystko mechanicznie. Nic ręcznie już nie trzeba robić. Dobra, jedź pan, tylko pan drugi raz nie zarysuj. Nie, panie, spokojnie, ja to się bizonem tyle lat robiłem. No, widziałem właśnie, tylko bizon chyba trochę w te bramy się jednak mieścił, nie? No, tylko wielkiego pan kupisz. No, ale powiem to panu, nie wiem, czy że. Się tu będziesz mieścił. Tu jest niezły luksus, panie. Niezły luksus, kurczę. Każdy, kto się z bizona przesiada na zagraniczny sprzęt, mówi, że luksus. No, kurde, toż to wszystko jest elektronicznie, panie. O! To co, bierzesz pan to wózek podczepimy? O, coś tu przyhaczyłem? Nie. Nie, pan nie prostuje, pan pro... Oj, no pan nie, proszę pana! Pan pojedzie se... Panie, no, damy radę! O panie! Co pan robisz? To tu jest pol! O kurde! Pan. O kurde, panie! Klient się trafił. Proszę pana, to nie jest bizon! Ja rozumiem, proszę pana, ale to kto tu tych płotów nastawiał? Dobra, panie, pan poczepiej pan header, bo ja chcę zobaczyć, czy to działa w ogóle. Nie, teraz to dopłaci pan za zniszczone płoty, albo pan przyjedziesz na reperować. O, panie, pan też przypierdzielił. Pana, to jest na styk, milimetr brakło do palnienia. Jak nie, jak się, kurde, przychylił. Dobra, dawaj pan podjeżdżaj tutaj, bo... Poczepiej pan, to ja wezmę tego klasa w bezpieczne miejsce, bo ja widzę, że tu pan zarami pół gospodarstwa porozpierdzielasz. Spokojnie, panie, spokojnie. Ja mam tutaj wszystko pod kontrolą. Widzę, jak pan kontrolujesz. Panie, ja tu już kurde... Z siebie nie kontrolujesz, a co mówisz kompań? No jakby nie patrzeć,
Deczko, tak, dobra, tu wszystko podczepione. Teraz, panie, ja muszę przetestować, czy to w ogóle chodzi. O! Człowieku! Motowidła. Do góry, do dołu. I co tu jest? Panie, nie biorę go jednak. Zepsuty. No, zepsute. Panie, nie wysuwają się do przodu. Jak się nie wysuwają? Panie, tylko do góry, do tyłu, do przodu nie chcą. Jak pan zora wysunę? 7 metrów. Zepsute, panie. A? Widzisz pan? To będzie trzeba coś na tym opuścić. Niestety. Czy wie pan co, bo to jest tak header przystosowany pewnie. Proszę pana, czy... Przód, tył działa. O, jednak działa. O. No widzimy. To już wszystko działa? To już proszę tutaj nie cudować. Dobra, proszę pana, ja jeszcze tylko ten kombajn bym chciał obejrzeć. Który? Ten tutaj, proszę pana, bo jestem niezdecydowany. Odpalę sobie deczko. Wie pan, zawsze mogę tam coś dołożyć, to pan na pierwszego lepszego nie trafił. Inaczej trochę chodzi, co nie? Trzeba tu rozłożyć, tu... No inaczej, troszeczkę bardziej bym powiedział wyciszona kabina. Dobrze pana, no to wyciszona kabina, no to znowu to co dźwięków pan nie będzie słyszał. To co to za żniwa, jak się nie słyszy kombajnu? O, powiem wam... No buczy, ten to fajnie, no nie? Buczy. Ten powiem, że troszeczkę inaczej. Taki masywniejszy, nie? Ale proszę pana... Na razie tak, powiem panu proszę tak. Pana, 125 tysięcy dodatkowe, bo tu jest różnica na headerze, różnica na kombajnie. A wózek znowu panu w zestawie dam, bo to ten sam będzie. Powiem tak. Proszę pana, na razie takiego kombajnu nie potrzebuję, ja go zgaszę. Bo on jest duży, nie? Ja teraz wziąłem, nie wiem czy pan słyszy, bo to w okolicy już o tym mówię, że największe pole w okolicy kupiłem. Nie słyszał pan? Nie, nic nie mówili. No to już panu teraz powiedziałem, także największe pole w okolicy kupiłem, bo... No bo nie będę panu ukrywał, no troszkę mnie stać. No ja widzę, że pan z tych bardziej silniejszych... No ja chcę to przesunąć, że pana, bo tu na kołach to pójdzie, pan jakoś tu podczepisz, bo znowu pan mi tam system robisz. Panie, dobra, to ja... Najbogatszych, tak? To ja 130 najpierw... będzie. Jakie 130, panie? 120 miało być. To pan się tak chwalisz, to co, 5 tysięcy panu szkoda, jak pan pola tak nie bierzesz duże? Proszę pana, to, że ja biorę pola duże, to nie znaczy, żeby panu więcej pieniędzy dawać. Ja wolę sobie wódeczkę kupić, piwko. Pana, dobra, 125, nie, gotóweczką. Panie, 120 było. Czy było 125, proszę pana? Panie, na początku pan żeś gadał 120, pamiętam. Dobrze, to jednak wózek nie będzie w granicie 125. O! Tak się ten... O proszę! O proszę, a to co to za zabieg w tym momencie? Zarobkowy. A, no dobra, proszę pana. Ja się łudzę w tym handlu, no bo sprowadzałem te maszyny, panie, jak ja panu mówiłem, że niskie prowizje na ten jak ja panu za piątkę obniżę, to ja to na zero wyjdę z tego kombajnu. A możemy za 120 i dam panu chipsa? Pana, zaraz pan nie będziesz miał żadnego kombajnu. Będziesz pan bizonem robił, będziesz się pan zachwycał, ale się zajebiście to polsko robi. Panie, dobra. Okurzony cały bez kabiny. Pal go licho. Z niewygłuszonym tym. 120, panie. 125. Nie, no. No to co pan sobie jaja robisz? Pana, dobra. 120. No. A ja pana odkupuję bizona. Ale pan dasz mi dobre pieniądze? Zobaczymy, dogadamy się jakoś. No dobra, 120 i się dogadamy. Dobra, to ja pojadę żukiem, a pan, albo ja może kombajnem pojadę, a pan to nie wiem czy da radę. Nie, panie, spokojnie, tylko ja muszę, musi pan mi pomóc header zapakować. Dobrze. Czekaj pan, ja tu sobie kamerę z drona włączę taką. O, dobrze, pan tam trochę siły masz, to przesunie. Posunąłem go troszeczkę, no ale to na kołach, to wie pan, to nie jest aż takie ciężkie, to jak wóz konny, tylko metalowe. Wie pan co, trzeba to trochę przystawić tu. Dawaj pan to popchaj jeszcze? Trochę. Dobra. Popchaj pan to trochę, bo... Ile? No tyle starczy. O, tyle jeszcze, no dobra. I to tak, kurde, tylko... Tak, i pan odczepiaj pan. Nie? Dobrze, tak ma być, tak? Dobrze no, jest, panie. Idealnie naskoczyło, wie pan co. Idziesz pan? No, ideo, powiem troszkę panu. Się rozumiem, teraz, a jak ja to podczepię? Bo co, mógł sobie pan traktorem przyjechać, no ale jakoś miejsce tu zrobimy, no to... Do panie, to do żuka trzeba podczepić i tyle. Header do żuka, panie, byś pan zgubił? A tutaj nie ma haka? Nie, no jest w kombajnie.
kurde, zobaczcie jaki kombaj kupiłem. Ja pierdzielę, sąsiad mi będzie zazdrościł, jak zobaczy. Ja nie wiem, czy on nie... On jest dużo nie większy od bizona chyba. Dobra, podpinamy te. Kupiłeś pan, to pan tam wycofaj się do tyłu w tą drogę i pan sobie tą drogą wyjedziesz. A tędy nie da rady? A jak kombajn jest? No dobra, to ja tu wycofam. Wycofam. To dawaj pan żółkiem za mną. Do mnie. O, już jadę. Pan poczeka, bo tu ja muszę pozamykać wszystko, jakby klienty były jakie nowe. Dobra, to ja jadę, panie, nara. Nie będziesz pan widział bizona nawet. Pana, to pan żółka nie będziesz widział i 5 tysięcy będę do przodu, jako zabytek. A, w sumie to... O, to palić nie chcę, o! Co nie chcę palić? Odstrzała! Kurde, zobaczcie jaki sprzęt. Ja pierdzielę, takim kombajnem to jeszcze nie jeździłem nigdy. Zaraz tam z tym chłopem się spotkamy u mnie i od razu zobaczcie, może i bizona sprzedam. Kurde, to jakby tak było, to by było luks. No zobaczymy. Ogólnie teraz wydajność na pewno będzie troszeczkę lepsza. Zobaczcie, tutaj jest i panel. Widzicie? Tu wszystko, kurcze, widać. Prędkość na godzinę. Aktualnie jedziemy 24. Wszystko tutaj jest napisane. Obroty, kurcze, ile w zbiorniku i tego. Wszystko będzie... Co ten chłop tu trąbi na mnie? Wszystko będzie wiadome. Klimatyzacja. Także to też takich ważniejszych rzeczy. Joysticzek, kurcze, wszystko. Wszystko fajnie, no wszystko fajnie zrobione. No co mam dużo mówić, no takim kombajnem... Wow, co tu się... Takim kombajnem chciałem pracować, a teraz tym bardziej, że mam troszeczkę więcej pól. No to kurde, będzie się robić. I to tak będzie szła robota. 7-metrowy header. Tu już nie są przelewki, tu już jest naprawdę dosyć duży. Co jeszcze tutaj? No cóż taki... O skurwesyn! Panie! Pana, coś pan tu narobił? Ja mówiłem, ja pojadę. Panie! To nie jest bizon, no! Panie, ja myślałem, że ja tu przejdę. Pan uważaj trochę. Szkoda czyny. Trzeba u mnie na placu zostawić, może ktoś bardziej ogarnięty by kupił. Panie, pan się tym nie przejmuj. Będzie dobrze, będzie chodzić. Chyba pan sobie lepiej powiedz. Panie, jak ja tu wjadę teraz? A co mnie to obchodzi? Kupił żeś pan taki kombajn, to pan sobie wjazd teraz rób. Spokojnie, tu bez problemu można wjechać. Jedziesz pan? O, wjechałem. Dobra, teraz gdzie ja go tu postawię? Tak, żeby sąsiad widział, że coś nowego przyszło. Dobra, to mniej więcej myślę, że tutaj jakbym tak postawił, to by było dobrze. Dobra, później to schowamy do stodoły. Pokazuj pan tego rekorda, czy Z056. Dawaj pan, chodź pan, pokażę panu. Zobacz pan, jakie maszyny mam. To na sprzedaż, jarmecik ten? Takiego szukałem. A nie, to nowy mój zakup, ja tego nie sprzedaję. Dopiero co kupiłem. O. Zobacz pan, tutaj mamy bizona. Nówka sprzed praktycznie. Gigant bizon, panie. A, to nie jest 056, jaki rekord. A nie, to jest gigant. Prawie to samo. Czy pana, to chyba nie jest gigant, coś mi się wydaje. Coś Proszę mi pana. Się wydaje, że pan... Czy pana? Z061, no faktycznie. No, to jest gigant, proszę pana. Troszkę się pomyliłem, jejku. Header masz pan do tego? Header? Nie, no panie... O, tu farba schodzi. Gdzie? O tu. No to a co pan chciał, panie? Co pan chciał? Poczekaj pan, ja zaraz header znajdę, bo nie pamiętam, gdzie ja go zostawiłem. Już zaraz znajdę. Pan sobie header obejrzy. Tu powinien stać w krzakach, o. Stoi. Uuu, przetarte. Co tam panie znalazł? Wie pan co, no ja nie wiem, czy ja będę zainteresowany tym. Nie? Można tym wyjechać? No można, tylko ja wyjadę, panie, bo tu maszyny stoją. Wie pan co? A to co z nim? No trzeba go odstawić. Poczekaj pan, nie, pan do bizona nie wsiadaj. Ja to wejdę. Panie! Pana. Nie jedź pan nim. Jesteś uczciwy czy nie? No jestem. Poczekaj pan, ja case'em muszę odjechać, bo tu... Kurde, ale ten case jest zajebisty, widzę, ja lubię go strasznie. Lubię nim pracować. Panie, on w zimie stał pod dachem, czy jak? Bo on nie pali jakoś. Panie. O, proszę. Panie, on w zimie pod dachem, tylko dawno niepalony, jak to bizony, tak? Panie, takim się nakosiłem w życiu, w PGR-ach jeszcze. No to dawaj pan, gigant to jest gigant. Z dobrym kurde komaj, on mnie nigdy nie zawiódł. Pana, taki kiedyś się podjeżdżało pod kościół, dziewczyny pańskie były. A, to że ja pamiętam. Jak był na wsi, to... A wie pan, jak driftuje ten kombajn? Pana, my w PGR-ach, co my robiliśmy, bo pan jeszcze skakał
z dywanu na podłogę, jakby się bawiliśmy tymi kombajnami. No, jeszcze żebym się przelewał. Dobra, panie. Kurwa, to może i tak. Co to się, nie otwiera się klapa? Proszę pana, bo to trzeba trochę machnąć, tak wie pan? Pana nie będę oszukiwał. Ja wiem, zablokowana klapa. Pan sobie tutaj posprawdza, pan sobie tu posprawdza, jak chce. Ja widzę, jest, może nie ta najlepsza. Może pan sobie posprawdzać nawet tutaj u góry. Wszystko jest dobrze, tak jak trzeba. Proszę sobie popatrzeć. Widzę, szukam. I szybka piłka, proszę pana. Takiego bizonka, proszę pana, w takim stanie panu za 100 tysięcy oddam. Nie, no kurwa, to da się. No. No panie, no co pan? Pan zgłupiał. Pan tu pootwiera mnie wszystko i później... Tego nawet za 30 nie sprzedasz, jak tu klapy, co niektóre nie otwierają. A to nie, to jak pan... Pan żeś wyjechał z ceną. No to jak pan o tym rozmawia, że pan chce go za 30 kupić, to nawet nie mamy, proszę pana, o czym rozmawiać. To ja wolę, żeby on tu stał. Duch, pan nie będziesz używał. Ja panu oferuję teraz 40 tysięcy. A nie, w życiu. A w życiu. Chodź pan header zobacz. Ja zobaczę, po ile one chodzą. Zobaczymy se na Oliksie. Zobacz pan. W telefonie. Ja tu no, tutaj jadę. Widzę. Jadę po header, no, panie. Powiem panu tak. Taki mega zadbany to powiem panu 75 nawet. A widzi pan? To ja mówię panu. Za mnie jak 100 nie oddam. Ode mnie jest zadbany. Proszę pana, jak nie zadbany? To już ja go kurde w garażu trzymałem, jak nie zadbany? Braki farby. To jest po pierwsze, header zobaczył, w jakim to jest stanie. Farbą pan będziesz pracował? No nie będę go odmalowywał przecież. No to zaraz trzeba odmalowywać, panie. No są braki w tym kom... Oj, brak osłon w headerze. Kurwa! Jak to teraz będzie? Brak osłon w headerze z tego względu, że... To jest tylko niepotrzebne, bo tam się brud garnie i w tyle, tak? Ale Bizon jest pierwsza klasa. Panie, kosiłem nim tyle czasu i nic się nie działo, to i się nic nie będzie działo. Tu się nic nie psuje, wszystko chodzi. Naklejki nieoryginalne. Co, nieoryginalne? Naklejki nieoryginalne. Oryginał. Pana, w PGR-ach takich nie było. Panie, za 60 gigant. Uuu, nie ma znaczka numerowego z PGR-u, to też minus. Zdarty, panie. A co pan, kolekcjoner, czy... Już, czyli nieoryginalna farba. Dobrze pan to przyznał. Nie, oryginał. Proszę pana, 60 panu dam. Proszę pana. I dzisiaj zabieram od razu. 60, umówmy się na 70 i rękę przybijamy. Pana, 75 to w dobrym stanie chodzą. Proszę pana, ale ten jest naprawdę dobry. Silnikowo jest zdrowy i to pana teraz nie oszukuje. No to coś to mogę dać gwarancję do bramy. Denitin. Tu jakieś nalepki nowe. Coś mogę dać gwarancję do bramy, bez problemu. Pana, ja to gwarancję pana, to wie pan. No. To co, pan bierze za 7 dyszek? A wózek jest? Na co panu ten wózek, jak to kurde... Header taki, że to nie trzeba wózka. To gdzie to wózek? A ja panu... 65 daję. Dobra, proszę pana, to umówmy się na 67 i rękę przybijamy. Proszę pana. Co pan na to? Zaraz, ja muszę coś tu jeszcze popatrzeć, bo tu ja mi się wydaje... Chce pan odpali pan header zobaczy, nie? Ja nie mam nic do ukrycia i to otwarcie mówię. No tak jak jest, to tak... Tak panu go prezentuję. No tak jak jest, to panu mówię, no po prostu, no. Nic nie... O, widzi pan? Od razu łapie. Od razu odpala i zobacz pan jak chodzi. Elegancko. A widzi pan, w jakim stanie są te łańcuchy? Proszę pana, w stanie są dobrym, bo to było 2 sezony temu zmieniane. No i w trzecim sezonie jebnie pewnie. No to już to mnie nie będzie interesować. No ale tu ktoś się przyczepi do tego, ja tego nie kupię za takie pieniądze. No. Łańcuchy obniżają cenę, 63. No, proszę pana, chyba pan sobie jaja robi jak to nówka łańcuchy. Czy pana opony troszeczkę zużyte? Jakie zużyte? Widzę... Człowieku, to już tu jest bieżnika. Tu tak samo. A wsadzi pan tu rękę w te łańcuchy. Zobaczy, czy takie dobre, czy nie. Gaśnica widzę pusta, trzeba będzie nabić, trzeba będzie na przegląd jechać. Gaśnica to jest z 96 chyba. No to właśnie widzę, wie pan co. No i tyle. Szybko, oj, to pięknie za na pewno. Proszę pana, tak jak mówiłem, 67... Oświetlenie w sam raz. Proszę pana. Tak.
Na 67 mogę oddać. 63 zabieram dzisiaj. Powiem panu tak, ja daję dużo. Bo jak tu ktoś do pana przyjedzie i się do czegoś przyczepi, nie daj Boże, jeszcze raz coś się odpali i coś się urwie, to będziesz pan ty miał koszta i ten gościu nie będzie chciał kupić. Także no moim zdaniem te 63 no to jest bardzo dobra kwota, szczególnie, że pan sobie zobaczy, jak te paski tutaj wyglądają. Proszę pana, za mniej jak 65 go nie oddam, niestety. Pan zobaczy, jak paski i przewody, ja nie wiem, czy tu mysz jakaś się nie wdarła, nie wiem, czy tu coś... Nie, panie, to tu... pan cieknie, plama jest pod spodem, się robi. Jakiś. Nie ma tu nic. Pan mnie już nie oszukuj. Daję 60, albo w tym momencie jadę do domu, bo ja nie będę... Nie, proszę pana, zakupował. To teraz, po co ja robię? 65, jak nie, to pan jedź w pizdziec. No to jadę, proszę pana, ja nie będę tutaj kupował takiego szmelcu. No panie, dawaj pan 65, jedź pan, no już... Kupisz i tak go pan sprzedasz i tak, drożej. 62 i biorę już dla pana, nie, z tyłu, ja go te 2000 panu... 67 zszedłem. Dobra, dałbym 65, ale że pan piątkę mnie... Panie, to ja właśnie to piątkę, ja to piątkę z 70 już odgoniłem, dlatego 65. 60 daje 2, specjalnie dla pana, z dedykacją. Dobra, spotkajmy się w połowie i 70. Dobrze, proszę pana, ja wychodzę w tym momencie, idę do siebie, bo tu widzę, że tutaj nie ma nic z tym klientem to. Nie, chodź pan, nie idź pan. Dobra, panie, 64, niech strac. 62, ja przy sobie... No nie, no panie, no ja nie wiadomo nawet co cieknie, no to co, no ja pojadę panie. Na serwis, wyjdę koszta na 10 tysięcy... Dobra, proszę pana... ...ten kąt i komu ja to sprzedam? Dobra, proszę pana, to, nie to powiem panu tak, za 63 i ja to za od kombajnu odliczę, dobra, dam panu po prostu mniej... Pan nie musi mi pieniędzy dać, tylko za kombajn, jak się mówiliśmy, 120, to po prostu panu... Wchodzę w to. 63? Tak. Dobra, szufla. Dobra, dzięki. Dobra, ja wieczorem będę, panie, wszystko tam uzgodnimy, okej? Okay? Pana, to nie zgaśnie mi na drodze, bo jak to będą takie wycieki, to ja się... Nic nie zgaśnie, proszę pana, nie ma prawa zgasnąć. Uważaj, jakiegoś... Oj, zaraz, żebym się nie wpierdzielił cenowo, bo jak będę na minus, to będzie dopiero problem. Proszę pana, ale gwarancja, tak jak panu mówiłem... Sentymentów wziąłem. Panie, jak za bramą panu zgaśnie, to już mnie to nie interesuje. Jedzie. Jedzie, zobaczymy jak zabrało, jak tam pan przygazówkę zrobi. Zaraz zobaczymy. O, pojechał. O, już teraz mnie to nie interesuje, co się tam wydarzy. Patrzcie, pojechał. Nie jest gaz. A, jeszcze jedzie. Powiem wam tak. Bizon, dobra maszyna. I nie wiem, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o mojej nowej maszynie. No cóż, fajne wspomnienia z tym bizonem, ale trzeba niestety iść dalej. Kupiłem taki oto, słuchajcie, kombajn. Rostelmasza, no i zobaczymy jak to będzie pracować. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Wpadnijcie do sąsiada, link w opisie. Trzymajcie się, na razie.